Prasa dociera dzisiaj wszędzie. Mówi każdemu z nas o naszej pracy i życiu. Narzędziem budowy nowego, sprawiedliwego ustroju jest także gazeta. Głosy czytelników, korespondencje z terenu nie obchodzą redaktora Józefa. Ani redaktora Zbigniewa. Wśród ludzi dnia wczorajszego pisze on o dniu dzisiejszym. Wśród przodowników pracy szuka faktów i wiadomości redaktor Stefan. Jego artykuły, zrodzone z życia, z praktyki społeczeństwa i poparte słuszną teorią, poruszają najważniejsze problemy. Są prawdziwe. Nie wszyscy dziennikarze jednakowo włączają się w rytm nowego życia. Redaktor Józef od wielu lat stale tak samo systematycznie pracuje, lekceważąc czytelników. Jego rutyna przydaje się jednak do rozwiązania skomplikowanych technicznych problemów pracy drukarni. Ale Stefan nie pozostawia w koszu wiadomości od czytelników, które mogą pomóc w pracy dziennikarza. Mogą być ważne nie tylko dla nadawcy. Przez artykuł w gazecie wiadomość o nowej metodzie pracy rozejdzie się szeroko, może pomóc w pracy innym. Redaktor Stefan dziś po południu jest wolny. Dyżurują Józef i Zbigniew. Napływają ostatnie materiały do druku. Halo, drukarnia? Za mało miejsca w numerze. Ważne wiadomości zagraniczne. Dobrze, wycofamy jakiś artykuł. Redaktor Józef nie docenił wagi artykułu Stefana i odrzucił go. A reszta materiału poszła do drukarni. Rano Stefan nie znalazł swego artykułu. Choć nie potrafił przekonać obu kolegów, że takie właśnie wiadomości są potrzebne czytelnikom, wywalczył ukazanie się artykułu w gazecie. Wiadomość dotarła do setek tysięcy ludzi, pobudziła do myślenia. Dwaj robotnicy cegielni w redakcji chcą rozstrzygnąć swe wątpliwości. Jak zastosować nową metodę remontu w pracy cegielni? Zastarzały rutyniarz Józef nie chce odpowiedzieć. A Zbigniew, nie orientując się w zagadnieniu, odpowiedzieć nie potrafi. Dopiero Stefan posłużył dobrą radą i pomocą,
zdobywając jednocześnie cenne informacje o przebiegu pracy cegielni. Z dnia na dzień rośnie ilość korespondencji. Korespondentów powinno być więcej. Zebranie kolektywu redakcyjnego poddało surowej krytyce dotychczasową błędną linię dziennika. Pierwszy obowiązek dziennikarza – szukać kontaktu z czytelnikami, rozumieć ich potrzeby, żyć ich życiem i pracą. Tego wymaga okres rewolucyjnych przemian, który przeżywamy. Trzeba umieć patrzeć na świat i wyciągać właściwe wnioski. Ten się tego nigdy nie nauczy. Trzeba zrozumieć sens powszedniej pracy. Zrozumieć ludzi i uzbroić się w słuszną teorię i metodę myślenia. Redaktor Zbigniew pojął rolę prasy, jednego z organizatorów życia. Zrozumiał, że przez korespondentów terenowych docierają do redakcji wiadomości o wysiłku i osiągnięciach klasy robotniczej i całego narodu. Gazeta nie tylko mówi o przemianach życia, ale współtworzy je, oddziaływując na czytelników. Zbigniew wie teraz, jak ważna jest jego praca i będzie dobrym dziennikarzem. Odchodzą ci, którzy zostali w tyle za życiem. Na ich miejsce przychodzą nowe kadry. Rośnie sieć stałych korespondentów. Prasa jest dziś własnością ludzi pracy. W wiadomościach dzienników, w sprawozdaniach z naszych codziennych zwycięstw na pierwsze miejsce wysuwa się człowiek, budowniczy socjalizmu, świadomy twórca szczęśliwego jutra, nowego, lepszego życia.